Asterix i Obelix kontra Cezar to pierwsza część sagi filmowej o przygodach dzielnych Galów na podstawie komiksów René Gościnnego oraz Alberta Uderzo. Nie ma co dyskutować, że to druga część, czyli Asterix i Obelix Misja Kleopatra przeszła do rangi filmów kultowych, ale dla mnie pierwszy film pozostanie głęboko w sercu jako produkcja idealnie odzwierciedlająca filmy animowane, których byłem wielkim fanem. Zastanawiałem się kiedyś, na podstawie którego dokładnie komiksu powstała pierwsza część. Wspomniana już druga została stworzona w oparciu o Asterixa i Kleopatrę. Asterix na Olimpiadzie jest luźną adaptacją Asterixa na Igrzyskach Olimpijskich. A Asterix i Obelix w służbie Jej Królewskiej Mości, chociaż o tym filmie chciałbym jak najszybciej zapomnieć, to połączenie Asterixa w Brytanii oraz Asterixa i Normanów. Po głębszej analizie okazało się, że Asterix i Obelix kontra Cezar jest zlepkiem wielu wątków, większych i mniejszych, z kilkunastu komiksów z serii Asterixa. Chcecie się dowiedzieć jakich? Nic prostszego. Zapraszam na dzisiejszy odcinek. Na początku warto zwrócić uwagę na tytuł filmu. Dla niektórych Asterix i Obelix kontra Cezar może odnosić się do filmu animowanego Asterix kontra Cezar z 1985 roku. Niestety, muszę was rozczarować. Oryginalny tytuł kreskówki brzmi Asterix et la surprise de César, co można przetłumaczyć jako Asterix i niespodzianka Cezara. A skoro już jesteśmy przy Juliuszu Cezarze, to muszę pogratulować tutaj twórcom obsadzenia roli władcy Rzymu. Gottfried John według mnie wyglądem idealnie odzwierciedla komiksowego Cezara, głównie za sprawą charakterystycznego dużego nosa. Aż chciałoby się powiedzieć, że reżyser miał do tego dobrego nosa. Słyszysz, jakim tonem odzywa się do mnie ten barbarzyńca? Postać głównego antagonisty, czyli Dwulicusa w oryginale Luciusa Detritusa, jest zaczerpnięta z komiksu Niezgoda. Tam Cezar wysyła Tulliusa Detritusa, w polskiej wersji Tulliusza Intrigantusa, do wioski Galów, aby ich skłócił, dzięki czemu Cezar mógłby pokonać niezwyciężoną wioskę. W filmie jego podwładnym jest Caius Pięknus, w oryginale Caius Bonus. Bohater ten jest wzięty z pierwszego komiksu, czyli przygody Gala Asterixa, gdzie głównym antagonistą jest Crismus Bonus. Nadworny inżynier Dwulicusa, czyli Combinarus, który we francuskiej wersji ma na imię Hypothenus, jest luźnie inspirowany postacią z komiksu Osiedle Bogów, gdzie głównym architektem budowy osiedla był Square on the Hypothenus. Oczywiście pierwsze pokazanie wioski Galów musiało rozpocząć się od bitwy o nieświeżą rybę. Teraz to nierozłączny element rozrywki mieszkańców wioski. Ale po raz pierwszy wątek ten pojawia się w 14 komiksie, czyli Asterix w Hiszpanii. Także mamy tam zaprezentowanego nowego Gala, czyli sprzedawcę ryb, Achigeniksa. Jak to w filmie bywa, musi być zawarty wątek miłosny. Podczas jednej z uczt Obelix zauważa dorosłą już Falbale i się zakochuje. Dzięki temu mamy kilka zabawnych wątków w filmie. Wątek zakochania się Obelixa w pięknej Galijce, próba podarowania jej Menhira z kawałkiem kokardy przez Obelixa oraz romans Falbali z tragikomiksem został wzięty z komiksu Asterix Legionista. Do wioski Galów przybywa wróżbita Gadulix, który chce odebrać Rzymianinom złoto z podatków. Wykorzystując naiwność bohaterów, podstępem kradnie skrzynię, którą początkowo pilnował Melepetus. Postać wróżbity, który w oryginale nazywa się Prolix, jest wzięty z komiksu Wróżbita, w którym takowy jasnowidz pojawia się w wiosce w czasie burzy. Asterix oczywiście jako jedyny był co do niego sceptyczny. Natomiast postać Melepetusa w oryginale Malosinusa jest zlepkiem dwóch bohaterów z komiksów. Claudiusa Malosinusa, rzymskiego kwestora, który został otruty i wyleczony przez Panoramixa oraz poborcy podatkowego z Asterixa i Kociołka. W tym komiksie pojawia się też motyw pilnowania złota przez Galów, więc nie jest wykluczone, że twórcy częściowo inspirowali się tym wątkiem. Po ucieczce wróżbity ze skrzynią złota, Panoramix wraz z Asterixem i Obelixem wyrusza na walne zgromadzenie druidów. Tam dochodzi do konkursu, który wygrywa galijski wróżbita, przedstawiając swój wywar magiczny. Potem zostaje porwany. Wątek z konkursem druidów i porwaniem Panoramixa pochodzi z komiksu Asterix i Goci. Jednakże w komiksie to nie Rzymianie porywają druida, tylko właśnie Goci.
Rzymianie porwali Panoramixa w przygodach Gala Asterixa. Dodatkowo w filmie zwycięzca konkursu zdobywa Złoty Sierp. Może to być odniesienie do drugiego komiksu Złoty Sierp, w którym Asterix i Obelix wyruszają do Lutecji, by zakupić tytułowe narzędzie dla Panoramixa, gdyż w komiksie tylko za pomocą niego można ścinać jemiołę, potrzebną do wywaru. Po porwaniu Panoramixa, Dwulicus żąda od niego wydania przepisu na tajemniczy wywar, a nasza dwójka galów postanawia go wydostać, przebierając Obelixa za Rzymianina, który dostarcza Asterixa jako szpiega. Tutaj jest wciągnięty wątek z przygód Gala Asterixa, gdzie to Bonus torturuje Panoramixa, jednakże lżejszym sposobem, że tak powiem. Obelix natomiast za Rzymianina przebiera się w dwóch komiksach. Asterix Legionista, gdzie wraz z Asterixem jako rzymscy żołnierze uwalniają Tragikomiksa, oraz Asterix i Goci, gdzie przebrani za Rzymian bohaterowie przechytrzają wojowników. Ale to właśnie w tym komiksie pada imię Obelus. Później Asterix trafia do lochu z Panoramixem, przedstawiając się za pomocnika druida i tutaj wracamy do przygód Gala Asterixa. Dość ciekawy easter egg zastosowali twórcy podczas pokazania postaci Brutusa. Gdy kamera robi zbliżenie na jego sylwetkę, widać, że ten bawi się nożem. W komiksach Brutus jest bardziej postacią epizodyczną, nie licząc komiksu Syn Asterixa, gdzie jest antagonistą, ale jego stałym elementem, gdy się pojawia, jest nóż, którym się bawi. Brutusie, przestań się bawić nożem, jeszcze kogoś zranisz. Jak wiemy z lekcji historii, jednym ze skrytobójców, który ugodził nożem Cezara, był właśnie Brutus. Asterix, po nieudanym planie wydostania się z rąk Dwulicusa, trafia na arenę, gdzie mierzy się z różnymi zwierzętami. Nie ma dokładnie takiej samej walki w komiksach, możemy się jedynie domyślać, że wątek ten jest luźną adaptacją walki bohatera na arenie w Asterixie Gladiatorze. Ale kiedy Asterix przedostaje się przez staw wodny wypełniony krokodylami, nadeptując na nie, może to być odniesienie nie do komiksu, ale do filmu animowanego 12 prac Asterixa, gdzie jednym z zadań jest przejście przez niewidzialną linię. A dwójka galów wykorzystuje krokodyle, aby przejść na drugą stronę. Asterix i Obelix wydostają Panoramixa, ratując przy tym Cezara, pokonują Rzymian w walce i na końcu świętują urodziny Obelixa. I na samym końcu pochylimy się nad tym małym wątkiem. Motyw z urodzinami Obelixa pada w komiksie Obelix i Spółka z 1976 roku, gdzie prezentem od galów jest samotna walka Obelixa z Rzymianami. Jednakże według innego komiksu z 1994 roku Urodziny Asterixa dowiadujemy się, że Asterix i Obelix urodzili się tego samego dnia. Dlatego jest między nimi taka mocna przyjaźń. Czyżby galowie zapomnieli o Asterixie? Przyznam się, że trochę tych wątków się nazbierało i nie będę ukrywał, nie spodziewałem się aż tylu odniesień do komiksów. Ale trzeba z pewnością przyznać, że scenarzyści odrobili pracę domową przy tworzeniu przygód Asterixa i Obelixa. Znacie może jeszcze inne nawiązania do komiksów? Piszcie w komentarzach.